Wiecie, widzowie, czego nie lubię? Nie lubię jeździć pociągami. Równocześnie nie mam prawa jazdy, więc nie mogę jeździć samochodem. Ale wiecie, co jest jeszcze gorsze? Że jest taki jeden pociąg, który jest jednym wielkim horrorem. Więc bardzo git, bardzo git. Dobra, dobra, dobra. I dziś właśnie do takiego pociągu wsiądziemy. I mam nadzieję, że się nie zesram. O kurde. Ponieważ dzisiaj jesteśmy w gierce, która nazywa się Shinkansen Zero. Dziwna, japońska nazwa, bądź jakaś inna skośnooka. Nagrywam ten odcinek, bo zbliża się Halloween, więc fajnie by było się lekko zesrać, prawda? Mieć lekko obsrane galoty. I mam nadzieję, że ten horror będzie naprawdę spoko i liczę na to, że się lekko wystraszy. Dlatego lekko sobie podgłośnię słuchawki. Klikamy New Game i lecimy do naszego kochanego pociągu. Dobra, jesteśmy w pociągu, okej. Ojejku, jak dziwnie się rusza tą myszką, muszę sobie ustawić to lepiej. Dobra, jesteśmy w pociągu, w którym, okej, mamy jakiś zielony telefon. Boję się w to klikać, przysięgam. Ja czuję, że się wydarzą jakieś złe rzeczy, nie? Okej, nic się nie stało. Mamy toaletę. Możemy otworzyć? O, jest zajęta. Dobra, nie wiem, czy mamy iść w tą stronę. O, no. A w drugą stronę mogę iść? Ej, tu jest strzałka, chyba mam iść w tamtą stronę. Dobra, czekajcie, zobaczmy w tą stronę, czy mogę w tą. O nie, w tą stronę też mogę iść. Ej, dlaczego tak jest to zrobione, że ja mogę iść w obie strony? Tu jest siódemka, okej. Czyli tam jest ósemka, tu będzie? Tu też jest siódemka, co jest nie tak z tym pociągiem? Halo, jedzie ktoś tym pociągiem? Ha, witam podróżnego. Mogę panu zabrać tą torbę? O Jezu, jaki smutny gościu. Dobra, no to nic, nieważne, nie będę Ej, jaki dziwny pociąg w ogóle, czemu to są dwa siedzenia, tu są trzy? Nigdy nie jechałem takim pociągiem. Halo, nie ma tu innych pasażerów? Dobra, czy ja mam iść w tą stronę? Ja nawet nie wiem za bardzo, w którą stronę mam iść. Po prostu będziemy iść przed siebie. I co się wydarzy, to się wydarzy. Tu mamy znowu toalety. Ej, w ogóle mega dobrze wygląda ten pociąg. Dobra, telefony nie działają. Ale lećmy dalej w takim razie i zobaczmy, dokąd nas to w takim razie zaprowadzi. Nie. Siedziałeś w poprzednim pociągu, w sensie w poprzednim wagonie. I dlaczego jesteś znowu w tym samym miejscu? Dlaczego to jest znowu siódemka? Co jest? Ej, dobra, to już się zaczyna, to już nie jest fajne, nie? Ja już czuję, że zaraz tutaj będą jakieś złe rzeczy. Tu, okej, kibel jest. Dobra, zamykam się w tym kiblu, zamykaj to, zostajemy tu. Nie wiem, co może mi wyskoczyć na twarz. Znalazłem tą grę i nie oglądałem ani sekundy, nic nigdzie nie widziałem. Więc nie wiem, do czego się spodziewać tutaj mogę w tej grze. Jedyne, co mi się nie podoba, to, że ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić w tym momencie. Czy ja mogę wybrać jakiś numer? Nie mogę wybrać numeru. Co ja mam w takim razie zrobić? Dobra, jeszcze raz, idzie. Nie, no dobra, to jest... On siedział wtedy z drugiej strony. To nie ma znaczenia, w którą ja stronę pójdę, rozumiecie? Nieważne, w którą stronę pójdę, dzieje się to samo. Ten pociąg jest jedną wielką zamkniętą pętlą. Konnichiwa. No, konnichiwa. Oni-san, ma game o shi ni kita no? Nie, jaką grę? Poke, meccha tanoshimi. Jaką grę? O jaką grę chodzi? Jego siostra zasnęła i jest znudzony, no dobra. Dobra, jaką grę? Nie znam zasad tej gry. Ej, o co chodzi? Dlaczego mam opcję wyboru? Do you know the rules of the game? Nie znam zasad gry. Mamy dostać się na koniec pociągu i w jakimś pokoju konduktora kliknąć zielony przycisk. Mówił, że będą jakieś anomalia, nawet ten dzieciak, więc on się chyba spodziewa tego, co się będzie działo. Nie, dobra, ten chłop dalej tu siedzi, nie? Ten chłop dalej tutaj siedzi. Dalej tak samo jak siedział, tak siedzi sobie dalej. I teraz pytanie, czy ten dzieciak też tu siedzi? Nie. Ale jego siostra siedzi, dobra! Gdzie jest ten Kidos? Dobra, no i ja już czuję, że on mnie będzie straszył. Dlatego mnie zaprosił do tej gry. No i fajnie, no i super, no i... No to w takim razie lecimy, nie zatrzymujemy się i lecimy do... Dobra, znowu ten ziomek tu siedzi. Ziomek siedzi, nikogo więcej nie ma. Dobra, jak tej siostry nie będzie. Siedzi. Koleżanko, zgubiłaś swojego brata. On mnie zaraz będzie straszyć. Nie... Dobra, zadzwońmy. Dalej to nie działa. Dalej to nie działa. Mamy dostać się do pociągu. Szóstka jest! Czy, albo dziewiątka? Nie, chyba szóstka to jest. Szóstka. Okej, czyli idziemy w dobrą stronę. Szczerze, trochę się boję. Halo? Czy to jest podwodny pociąg? Skąd tutaj woda? Nie, co tu się dzieje? Co to są za anomalia? Dobra, cieknie tu woda po prostu. Okej, nie analizujmy tego, trudno. Najwyżej się utopimy, tak? Idźmy po prostu dalej. Dobra, tu jest znowu siódemka. Widzicie te oczy? Tu też są.
Dobra, nieważne, idziemy stąd. Nie chcę tu przebywać już ani chwili dłużej. Wiecie, co mnie najbardziej stresuje? Ten chłop. Szczerze, on jest najgorszy, bo ja czuję, że coś z nim się kry... On nie siedzi tu bez powodu, nie? Znowu ta... Tu jest znowu pusto. Szóstka. Okej, czyli idziemy teraz do szóstego wagonu? Piątka! Dobrze. Ten dalej siedzi. Nie! Dlaczego? On na mnie skoczy, na mnie skoczy! Ja już to czuję! Zostaw mnie. Jo, konnichiwa. Ta siedzi w ogóle w powietrzu, ona się dalej nie obudziła. Krzesła znikły, nie widzisz? Ja pierdzielę, ale dziwna gra. Piątka, mamy piątkę! Idziemy w dobrą stronę, dobra, może zaraz zobaczymy czwórkę. Ej, głowa mnie boli jest, i słabo mi jest. Czwórka! Mamy czwórkę! Super. Dobra, jaki anomalia tym razem? Za oknem nic nie ma. Laska siedzi? Siedzi, walizka? Jest. Tu? Trójka! Idziemy w dobrą stronę! Coś tutaj będzie nie tak. Dobra, nie. Nie. To była walizka, tam teraz ktoś leży. Widzicie to? To ta sprzątaczka, tylko w innym stroju. Halo, koleżanko, to twój bagaż. O kurde! Ja pierdzielę! O ty kurde! Nie rób mi tak! O Boże, nie, zostaw mnie, płakam. O kurde, ale się zesrałem. Ej, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, w grze tak się tego nie spodziewałem. Ale dobra jest ta gra. O, tu znowu coś leży. Nie, dlaczego ty tam jesteś? To się znowu dzieje. Nie, chwycisz mnie za nogę, jestem pewien. O kurde, to jest straszne. Dobra widzowie, musiałem sobie usiąść, aż bo jak ja stoję, to jest mi jakoś kurczę niewygodnie. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, ponieważ w tym momencie mamy... Dobra, wagon zero. Dobra. Lecimy, szukamy anomalii, bo bardzo ważne jest to, że mamy szukać te anomalie i zawracać, bo nie wiem, czy to powiedziałem. Wydaje mi się, że tego nie powiedziałem. Mamy zawracać, jeżeli widzimy jakąś anomalię. Ej, tu stąd na czerwono, a nie było. Ej, dobra, tu nie było na czerwono to zrobione. To było, te napisy były, dobra, tu po drugiej stronie są czarne, po ty... dobra, to są anomalia. Wracamy z powrotem, dobra. Tu, okej. Conductor's room, ej, dobra, przechodzimy, to mieliśmy się dostać właśnie do pokoju konduktorów. Więc bardzo git, dobra, czyli... To już mnie tak nie wystraszy, jak kurde ta baba zamiast tej walizki, więc git, dobra.本日は新幹線をご利用いただき誠にありがとうございます。ただいま当列車におきまして線路上での接触事故がありましたので安全確認のためしばらく停車いたします。運転再開におきましては現在見通しが立っておりません。本日はお急ぎのところ誠にお願いします。Mamy opóźnienie jakieś, okej. Dobra, mamy jakiś delay. To już jest koniec, czy co? Przeszliśmy to? Nie. Okej. Jesteśmy... O! Siemano. Ej, dobra, co on tu robi? Dobra, on znikł... Dobra, nieważne. Dobra. Oni-san, sugoi ne! No siema, wariacie, siema. Zekoushitan da ne! Że zrobiłem to, no jasne, że tak. Jasne, że to zrobiłem. Jestem wariat, tak? Moshikashite koko ga unten-shitsu ni natte ru tte omotta? No to nie jest... No to jak to nie jest pokój konduktorów? Jak połowa drogi? Shinkansen ni wa green-sha ga arun da yo. Ha, okej. Oni-san nara shitteru yo ne? Unten-shitsu wa doko de sho? Dobra. Sore wa ne, green-sha no mukou da yo. Premium seats. Dobra, czyli idzie... Dobra, o co chodzi? Jak jesteś dorosły, powinieneś wiedzieć. Zero-gou-sha tte iu no wa green-sha no zero-gou-sha no koto da yo.
Okej. Toshiko, sore wa sou to kawatta koto ga nakatta ra modoru nda yo. Gdy znajdziesz jakieś anomalia, biegnij przed siebie. Okej. Okay. Czyli teraz na odwrót niż to co było wcześniej, że miałem zawracać, a teraz mam biec przed siebie, dobra. Sakai machigaeru to obake ga kuru kara kiyotsukete ne. No. Boku wa oni-san wo ouen shiteru yo. Jeśli popełnisz 3 błędy, Ghost will get you. Dobra, czyli jakiś duch będzie mnie gonić jeszcze nie na najgorzej. Dobra. Dobra. Skupienie. Widzimy się w pierwszym wagonie. Okej. Siódmy wagon, dobra. Okej, mamy inne siedzenia teraz. Dobra, czyli teraz musimy się dostać do... Teraz, jeżeli są anomalia, to mamy biec do przodu. Czyli anomalia nas teraz interesują, tak? Okej. Tu są anomalia? To nie jest normalne. O Boże, co ty robisz? Dlaczego ty się wspinasz do tej walizki? Halo? Proszę pana pomóc panu? Z tą walizką? Jaki kurde puclaty, patrz jaki grubasek. Dobra, ej, ja nie wiem czy to jest anomalia. Czy to są anomalia, ten z zielonym okiem? To nie jest normalne. Może to nie są anomalia, może tak ma być? To nie jest normalne, ale okej. Dobra, idźmy do przodu, idźmy. Ej, nie było nikogo w tych przejściach, dlaczego on stoi? Halo, dziadku! O kurde! O, dobra, nie przeszkadzam ci. Okej, szóstka, czyli to nie są anomalia, ten go... Ej, dobra, on wcześniej siadał, a teraz już siedzi. Czy to są anomalia? No nie, no jest wszystko tak jak było. Nie wygląda mi to na anomalia. Dobra, idziemy dalej chyba. Dobra, idziemy dalej. Jak zobaczę tu siódemkę, to nie wiem o co chodzi. Dobrze jest. A, czekajcie! Jak ja znajdę anomalię, to mam iść do przodu. Czyli tu są jakieś anomalia, czyli ten chłop jest anomalią. Dobra. Okej. Czyli jak nie znajdę anomalii, dobra, czyli ten chłop jest dla mnie wyznacznikiem. Jak ten chłop zniknie, to znaczy, że coś jest nie tak. Dobra, znowu usiadł. Dobra, czyli znowu są anomalia, czyli znowu mamy iść przed siebie. Tak? Dobrze to rozumiem? Ej, dobra, nie ogarniam już chyba, nie? Dobra, idziemy. Jak zobaczy siódemkę, to nie wiem, co się wydarzy. Dobra, to są zdecydowanie anomalia. Idziemy przy... Dobra, idziemy dalej. Ej, dobra, ten poziom jest jakiś prostszy, bo tu są ciągle anomalia. Dobra, znowu jest ten chłop. Znowu usiadł. Ej, dobra, nie wiem o co chodzi. Są anomalia, dobra, git, siedzi. Ej, dobra, ja to przejdę za pierwszym razem, czy jak? Nie muszę się w ogóle cofać? Ciągle są anomalia teraz? Nie, nie, jest siódemka, nie było anomalii, przecież ten chłop tam siedział. Dobra, czekajcie, jakie były... nie rozumiem tego. Czyli to nie są anomalia, że ten chłop siedzi z tym zielonym okiem? Ej, dobra, to moja teoria poszła, że tak powiem, się paść, nie? Myślałem, że o to chodzi. Jasny gwint, dobra, nie rozumiem. Wszystko jest normalnie. Dobra, czyli teraz się cofamy. Czyli ten chłop nie jest anomalią. Z zielonymi oczami chłop nie jest anomalią, no przecież to nie jest normalne. Dobra, cofnijmy się po prostu, cofnijmy się. Jak zobaczę teraz szóstkę, znaczy, że dobrze zrobiliśmy. Sam. O kurde, zapomniałem o tym duchu. Zapomniałem o tym duchu, jak popełnię 3 błędy. Ej, nie ma tego chłopa. Dobra, to są anomalia. Lecimy. To są anomalia, musimy przejść dalej. Nie mogę! Dobra, dopadł mnie ten duch. Popełniliśmy błędy. Dobra, jeszcze raz. Jest chłop, usiadł. Ale to... Dobra, może to są anomalia. No i nie widzę tu żadnych anomalii. Dobra, idziemy dalej. Załóżmy, że ten chłop jest anomalią jednak. Jest dziadek, czy nie zawsze on jest. Dobra, ten chłop jest anomalią. Jest, musi być. Bo nic innego się nie wydarzyło dziwnego. Ale dlaczego ja tam wtedy raz popełniłem błąd? Skoro on był i tak? Chyba, że może mu się oczy nie świeciły? Może już na to nie zwróciłem uwagi? Dobra, tu no, znowu siadł ten chłop. Dobra, zakładam, że on jest anomalią. Po prostu. Dobra, nie jest anomalią. Nie rozumiem, pierwszy błąd. Ej, to będzie ciężkie. Czuję to. Tu jest wszystko git. Za oknem. Wszystko git. Ten dziadek. Z nim jest wszystko git. Nie ma tu anomalii. Wracamy. Tu się nic nie wydarzyło. Tu nie ma nic dziwnego w takim razie. Czyli ten chłop nie jest anomalią, że siedzi. Dobra, git. Wracamy. Dobra. Uwaga, szóstka. Jest, szóstka. Dobra, znowu ten chłop tam usiadł. Ale pamiętajmy, że to nie jest anomalia. Z tobą coś jest nie tak? Nie, chyba wszystko jest git. Dobra. Tu jest wszystko git. Znowu sobie siedzi ten ziomek. Tu idzie sobie ta laska z tym.
Może mam zwracać uwagę, co jest na wózku? Może o to chodzi. Dobra. Nie widzę anomalii. Znowu nie widzę anomalii. Dobra, cofamy. Cofamy, bo tu nic się nie wydarzyło dziwnego. Tu jest jakieś światełko. Czemu tu się świeci? Czy to są anomalia? Czy to światełko jest anomalią? Widzicie, tu się jako jedyne świeci. Jako jedyne się świeci. No ja nie wiem, czy ja to mam traktować jako anomalię. Nie zwróciłem uwagi na to, czy wcześniej się to świeci. Dobra, załóżmy, że to jest anomalia, lecimy dalej. Bo wcześniej chyba się nie świeciło, tak mi się wydaje. Proszę, żebym tu nie zobaczył siódemki, bo to będzie drugi błąd. Dobra, czyli to była anomalia. To była anomalia, na to wychodzi. Dobra, patrzmy się w tą stronę, czy wszystko jest w porządku. Ta laska se tu siedzi. Nic z nią nie jest. Tu, naprzeciwko tego chłopa, znowu się świeci. Tu idziesz se laska z tym, dobra. Szukajmy jeszcze jakiejś anomalii, proszę. Bo ja nie wiem w końcu, czy to świat... Oooo! Co jest? Chłop ma drewno zamiast nóg! Dobra, to jest anomalia, zdecydowanie, idziemy dalej. Nie wiem teraz, czy tam były dwie anomalie w takim razie, czy co? Czy to światełko się nie liczy? Dobra, nie mogę... Zakładam, że to światełko się jednak nie liczy. Że tam mieliśmy farta akurat, bo tu się pewnie znowu świeci, co? No znowu się świeci. A to coś oświetla. Ale nie wiem, o co chodzi. Dobra, laska idzie z tym. Okej. No i znowu nie widzę tu anomalii żadnej. Okej, cofamy. Zakładam, że światełko nie jest anomalią. Po prostu się tu świeci, nie wiadomo dlaczego. Ale świeci się w każdym teraz, jak tak widzę, więc zakładam, że to nie jest anomalia. Wracamy. Trójka? Trójka, jest! No to są anomalia zdecydowanie. Więc lecimy naprzeciw siebie po prostu. Już kurczę, teraz nie może być inaczej. O, patrzcie, tu się zamienił chłop w całe drzewo. Dobra, mocne, nie? Dobra. Dwójka. Znowu chłop usiadł. Dobra. Szukamy anomalii kolejnych. W oknie coś się dzieje? Nic się nie dzieje w oknie. Laska tu se siedzi. Z nią... Dobra, ma coś z oczami, ma coś z oczami. Anomalia, zdecydowanie anomalia to są. Coś miała z oczami, widzieliście to. Dobra, teraz mnie dupnie dorwie. Jedynka. Jest. Dobra, ej, ogarniam już tą grę, ej, mega fajna. Widzicie, teraz nie ma nic z oczami, jest normalne ma. Dobra, okej, okay, ten chłop tutaj se siedzi. Światełko się świeci za każdym razem, czyli to nie są anomalia, ani ten chłop, ani to światełko. Ej, znikło tu coś. Dobra, to są anomalie na bank. Ej! He is here! No ja chcę przejść dalej! To była anomalia zdecydowanie, więc lecimy dalej. Lecimy dalej. Zero! Mamy wagon zero, okej. Okay. Czyli to były anomalia, jest git. Z tobą jest wszystko w porządku? Z tobą wszystko w porządku. Dobra. Ty siedzisz, światełko się świeci. Ta laska idzie z tym wózkiem, tradycyjnie, nic nowego. Ten ziomek nie ma nic z nogami. Tu jest zero, nic się nie wydarzyło. Tu wszędzie napisy są takie jak trzeba. Cofamy. Nie ma anomalii. Nie ma nic. Wszystko jest w porządku. W końcu trzeba było, bo już za długo szedłem przed siebie. Dobra. Okej, okay, i uwaga. Jest, przeżyliśmy to. Jest. Dobra, z tobą wszystko w porządku, Z tobą też, światło się świeci, ta laska idzie z tym. Dobra. I tu, z tobą też wszystko w porządku. No dobra, czyli nie ma anomalii, czyli powinienem cofnąć. Cofnijmy w takim razie. W oknie nic się nie dzieje? Nie, dobra, cofamy. Nie mogę się cofnąć. A ja muszę iść tam już na pewno? Nawet jak nie ma anomalii teraz? Spróbujmy w takim razie. Okej. Okay. Zielony ten jest. Nie mogę go użyć. Okej, okay, jesteśmy w pokoju konduktora. Okej, okay. Mamy tutaj do przyciśnięcia ten przycisk. Klikamy go? Dobra, klikam go. Dobra, uwaga. Przeszliśmy grę w tym momencie? Co się dzieje? A, ja mogę grać. Mogę grać. Mogę grać, okej. Okej, możemy tu wyjść. No wychodzimy. Okej! Czekajcie, wyszedłem. Koniec gry? Ending, dobra, pierwszy ending mamy, okej, czyli jest kilka endingów, rozumiem, okej.
A, koniec, po prostu.